Cześć, dzisiaj chciałam zaprezentować taką fajną doniczkę metalową z Ikei na bambusowych nóżkach. Posadziłam, a raczej posiałam tutaj na wacie namoczonej wodą owies. Z owsa wyrośnie fajna taka zieloteńka trawka. Będzie ona wystawać mniej więcej na taką wysokość. Mniej więcej 5 cm poza doniczkę. Jak się ta trawa nazywa? Owies. Owies. I owies po jakim niby czasie? Wielkanocne, ale tak no po tygodniu już powinna być. A tak. Powiedz jak to zrobiłaś? Tutaj dajesz do tej metalowej puszki liglinę, tak? Czy co to jest? Watę. Watę namoczoną wodą. No i sprawdzam codziennie, czy jest odpowiednia wilgotność. Powinno być dosyć mokro. No i tak później będzie ładnie to wyglądać, będzie się komponować z naszą trawą, która tutaj jest na... Pokażmy ten opakowanie. O. Owies, bo to filmik się nazywa właśnie owies wielkanocny, jako dekoracyjny element w domu. Tak. I no, skąd taki owies masz? Z Allegro. Z Allegro ze względu na to, że jest zima. A stwierdziłam, że to ładnie będzie wyglądać jako dekoracja do naszego szkła, który tutaj jest za nami w kuchni. Zaprezentujemy, jak już będzie owies. Tak. Filmik będzie zmontowany i za tydzień po prostu zobaczymy efekty. I co jeszcze? Ile taki owies kosztuje? Pokaż. Moment. Jedna sztuka w granicach 2 zł. Aha. I to jest na Allegro, można bez niczego kupić. Na Allegro albo jak już zbliżają się święta wielkanocne, to tak naprawdę wtedy można kupić wszędzie. A tą doniczkę gdzie kupiłaś? Na tych bambusowych nóżkach? Ikei, jaka cena była takiej doniczki? No, lepiej, żebyś nie wiedział. Ale youtuberzy chcą wiedzieć. 30 zł. To bardzo droga. To niestety nie polecam jej, bo jest droga. No dobrze, dziękujemy i zaraz filmik zmontujemy, zobaczymy co za tydzień nam z tego wyrośnie. Podlewamy i pilnujemy, żeby była wilgoć.